Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! A przed kamerą skijumping.pl Jakub Bączek, trener motywacyjny, trener mentalny mistrzów świata siatkarskich. Tak pokrótce przedstawię, zapomniałem o czymś? Nie, to myślę, że nawet i za dużo. Tak, jesteśmy tutaj pod skocznią narciarską i jak każdy z nas zerkamy na górę. Kto siedział na górze, ten wie, że to jest sport dla szaleńców, tak bym powiedział. To jest mierzenie się z niesamowitym strachem, lękiem, tak bym to określił. Jak z tym wszystkim walczyć, jak tym zarządzać? Jest kilka takich ćwiczeń, które ja robię ze skoczkami narciarskimi, zwłaszcza z Aleksandrem Zniszczołem. Jedno z nich polega na tym, że liczymy od 1000 wstecz co 7. Proszę spróbować. Od 1000 wstecz co 7. O, ja sobie to na zadanie domowe na wieczór zostawię. Chyba. Dokładnie, ale jest duża szansa, że wtedy nie będziesz myśleć już o niczym innym. Będziesz mógł się skupić na tym, co ciało potrafi, co ciało już wytrenowało wcześniej. To jest jedna z takich metod. Druga, jeszcze prostsza, polega na tym, żeby skupić się na oddechu. Czasami, jeśli jest taka możliwość, jeśli oczywiście warunki, że tak powiem, dźwiękowe nam na to zezwalają, słuchamy sobie tego wdechu i wydechu. Zastanawiamy się, jaki to jest dźwięk, zastanawiamy się, jaka jest głębokość, zastanawiamy się, co nam się porusza, kiedy oddychamy. I to też sprawia, że odcinamy się od kibiców, od tych liczb wszystkich, które są porównywane i skupiamy się na tym, co robimy najlepiej. I trzecia, może ostatnia metoda, którą ja bardzo sobie cenię, to jest wyobrażenie sobie takiego niebieskiego tunelu, w którym my się musimy za chwilę znaleźć. I ten tunel oczywiście jak najdalej nam sięga w stronę skoczni. Im bardziej to widzimy w głowie, tym większa szansa jest na to, że ciało się będzie dostrajało do takiego treningu wyobrażeniowego. Takie rzeczy nam działają. Mam nadzieję, że dla Was to też będzie ciekawe, bo też macie swoje stresy, niekoniecznie takie jak skoczkowie, ale być może będziecie mogli te techniki również zastosować. No właśnie, bo my rozmawiamy w kontekście skoczków narciarskich, ale Aleksander Zniszczoł w piątek tutaj podkreślił, ja nie jestem takim czy takim kadrowiczem, ja jestem normalnym człowiekiem i skoczkowie to są normalni ludzie. Każdy z nas mierzy się ze stresem, z nerwami, także te zasady, podejrzewam, są uniwersalne do każdej dziedziny życia. Otóż to, tym bardziej im kibicujmy, bo tak jak fajnie powiedziałeś, często widzimy w nich superbohaterów i rzeczywiście to jest jakaś część ich osobowości, ale z drugiej strony to, że się stresują, to, że mogą mieć swoje kompleksy, to, że mogą się czymś martwić, to, że też jest na nich olbrzymia presja, to jest coś takiego, co powinno sprawić, że współodczuwamy, jesteśmy pełni empatii, no bo sami wiemy, że wcale to nie jest takie przyjemne, kiedy ktoś na nas wywiera presję. Tym bardziej trzymajmy dzisiaj kciuki za chłopaków. Ja to wszystko przerobię wieczorem, ale jeżeli ktoś jest oporny i powie, ale ja się dalej boję, ja się denerwuję, to wszystko jest takie stresujące. Jak przekonać? Jest jeszcze coś takiego jak technika habituacji, czyli szukamy czynnika, który nas stresuje, a później stopniowo podchodzimy coraz bliżej. Być może pierwszym krokiem dla takiej osoby, która, kto wie, boi się wysokości, jest odwiedzenie takiego ośrodka, w jakim my teraz jesteśmy i poobserwowanie sobie tego. Drugim krokiem byłoby pewnie, może przy lepszej pogodzie i kiedy nie ma tutaj turnieju na skoczni, wejść sobie trochę wyżej i poobserwować. Trzecim krokiem być może gdzieś tam, nie wiem, wyjść sobie na jakiś wysoki balkon. Mówimy też, że to jest taka technika behawioralna, że przyzwyczajamy organizm do tego, czego się boi, małymi krokami. I może nie w każdej dziedzinie, może nie do każdego, ale dla wielu to też jest technika bardzo skuteczna. Skoki narciarskie to taki sport niedostępny, bo to nie jest tak, że każdy z nas weźmie narty i spróbuje swoich sił, chociażby jak w siatkówce czy w tenisie. Tak, lepiej nie, bo to by mogło się bardzo źle skończyć. Na ile skoki da się porównać z innymi dyscyplinami sportu, jak chodzi o sferę mentalną? Dla mnie jest niezwykle silny komponent koncentracji tutaj, bo zobaczmy, to nie jest tak jak w siatkówce, że my przez 2,5 godziny możemy coś skorygować. To nie jest tak jak w piłce nożnej, gdzie mamy jeszcze drugą połowę, gdzie możemy zmienić taktykę. Tutaj tak naprawdę 2 razy 10 sekund do hotelu, więc koncentracja chyba tutaj jest bardziej ważna niż w jakimkolwiek innym sporcie, który ja potrafię sobie wyobrazić. To na sam koniec spróbujmy jeszcze wejść do głowy skoczka narciarskiego. Siedzi już na belce, gotowy tutaj w Wiśle i widzi to biało-czerwone morze. I teraz jak sprawić, żeby to naładowało, a nie rozładowało? Myślę, że ważne jest bardzo mocno zaufanie do tego, co się trenowało. Czyli im lepiej jestem przygotowany fizycznie, motorycznie, technicznie, tym większa szansa, że ja się skupię na tym, żeby też zaufać ciału. Wiem bardzo dobrze z rozmów, nie tylko ze skoczkami, ale w ogóle ze sportowcami, że przeanalizowanie, tak zwany overthinking, jeśli my chcemy za dużo pamiętać, chcemy wszystko krok po kroku sobie nazwać, to nie pomaga. To nie pomaga. Czyli ja bym zachęcał każdego sportowca, skoczka zwłaszcza, żeby trochę zapomniał o Bożym świecie,
po prostu poszedł w dół i zrobił to, co już robił tysiące razy w swoim życiu. I tak do końca marca, przez całą zimę. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na innych arenach sportowych. Otóż to. Trzymam kciuki, pozdrawiam wszystkich kibiców.